Witam. W dniu dzisiejszym chcielibyśmy Państwu przedstawić montaż instalacji Sequent 32 z marki BRC na przykładzie samochodu Suzuki Grand Vitara, rocznik 2006 z silnikiem dwulitrowym o mocy 140 koni mechanicznych. W skład instalacji wchodzi centrala sterująca, wtryskiwacze gazowe, reduktor Genius MB1500, filtr fazy lotnej i filtr fazy ciekłej zlokalizowany pod elektrozaworem gazowym. Dodatkowo mamy zamontowany tutaj zestaw lubryfikacji z rozdzielaczem. Tutaj mamy pojemnik z płynem lubryfikacji JLM i sterownik. Zawór do tankowania zlokalizowany jest pod klapką wlewu benzyny z dołączanym adapterem. Przełącznik instalacji zgodnie z zaleceniami klienta został zamontowany pod przełącznikiem świateł. Wyżej w zaślepce mamy diodę od lubryfikacji. Koło zapasowe w tym samochodzie zlokalizowane zostało na klapie bagażnika. Z tego względu zbiornik został umieszczony za tylnymi fotelami. Jest to zbiornik cylindryczny o pojemności użytkowej 40 litrów. Zatankowany do pełna pozwala na przejechanie około 350 km. Koszt takiej instalacji to 3600 zł. Na każde 1000 km oszczędzamy 240 zł, co daje nam zwrot kosztów instalacji po 15 tysiącach km. Do każdej instalacji dodajemy komplet dokumentów, czyli fakturę zakupu, wyciąg ze świadectwa homologacji instalacji gazowej, poświadczenie badania technicznego na zbiornik oraz książeczkę gwarancyjną.